aczkolwiek kolegi pana Szczurka Dużego, koledzy tam grasują na górze. Bo słyszę panów, albo jednak na dole. No dobra. Więc teraz skaczemy tam. Och, nie zrobiliśmy sobie ziazia. No i oczywiście, że tak. O to tu chodziło. Może i o to chodziło, ale nie tak to należało zrobić. No ale... brawo za jakąś inicjatywę myślową. Za to, że jednak zdecydowałem się ruszyć tym postawym łbem. Bo mogłem tak sobie chodzić w te. No i w sumie by było zabawnie. Chodziłbym, chodził. No i... byłoby z tego bardzo dużo pożytku. Okej, no mam nadzieję, że teraz... tak jest! I... znów... ach, ta gra słów to był moment kluczowy, bo znaleźliśmy klucz, prawda? Więc był to moment kluczowy w tym poziomie. Moment, którego przejście pozwoli mi chyba już dostać się do końca poziomu. Ale nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Nie chcę umierać. Gdzie ja muszę teraz wskoczyć? Tam. A stąd gdzie? Do wody najlepiej. Tylko jak tu trafić? Jak trafić do wody? Trafię? Trafiłem. No, no. Ale czy to był dobry pomysł? To chyba nie był dobry pomysł, nie? Nie, to zdecydowanie nie był dobry pomysł, jeszcze raz wszedł. O, masakra. Dobra, schodźmy metodycznie. Więc pora skręcić kark. Jeśli to jest metodyczne schodzenie, to ja jestem... Święty Mikołaj. Dobra, tutaj jest coś niżej. Okej, a stąd już karku może nie skręcimy. Spadając, schodząc, łażąc. Trzymaj się z dala od wody. Tak, zaraz się okaże, że ja właśnie miałem wleźć do tej wody, nie? Jest klucz, dobra. No, teraz już mogę do wody wchodzić. To jest, mam nadzieję, srebrny klucz. Nie! Nie, 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 nie. A to gamoń. Szelma.
Chodź tu, łajzo. A nie, najpierw muszę klucz zdobyć. To się nazywa potęga skryptów. I teraz save, aby mnie tutaj nie zamknął, bo to byłby dopiero problem. No, strzela nawet do kogoś innego, chociaż tu nikogo innego nie ma. Dobra, nie będę go gonił, bo i tak mi zwieje. Szybko nogi jest. I chyba teraz mogę tu wskakiwać. Oczywiście z naciskiem na... Chyba. No i teraz znowu srebrny klucz, więc nie wiem, czy będę musiał znów napełniać ten zbiornik ponownie, czy się obejdzie bez tego. Gdzie był ten srebrny klucz? Tutaj. Na razie jestem za tym, żeby obeszło się bez tego, bez takiej konieczności. Jednak konieczność użycia mózgu. Tak to powinno być w ustawie. Używać mózgu pod groźbą... Nie wiem jakiej kary, ale jakiejś solidnej. Może wtedy bym się opamiętał i zaczął korzystać z tego... balastu w chwili obecnej. No dobra. Tam jeszcze jeden złoty klucz trzeba będzie, więc to jest jeszcze duży kawał do końca poziomu, zapewne. Srebrny, dobrze, nie zardzewiały jakiś tam. Tylko srebrny. Mogłoby tu być... Po prostu tego klucza złotego, tylko jakieś znowu udziwnienia. Wnęk. Dobra, jest wnęka. Jest zabawa. Nie. Jest wnęka, nie ma zabawy. Znowu złoty klucz. Nie straszcie mnie, nie straszcie mnie. Nie straszcie mnie. Powiedzcie mi, że jeden z tych złotych kluczy będzie tutaj. No dalej. Powiedzcie mi to. A nie, właśnie tutaj pewnie będę musiał użyć. Myśl czasem. Złotego klucza, by zdobyć ten drugi złoty klucz. No tak. Już nie panikuj, człowieku, nie panikuj. No nie, no, no, Trollmaster. Odejdź, szympans. Bawić mu się zachciało. Czemu cię nie zamknęli w zoo razem z kolegami? Mam cię gdzieś. No. Tak się załatwia problemy. Będę musiał pamiętać. No. Co no? Co no, co no? Ty mi tu dawaj klucz.
Ja chciałem klucz. O. Coś dużego, coś chrapiącego. Właściwie wydającego takie odgłosy strasznawe. Panowie, nie pchać się! Nie pchać się! Pojedynczo! Co, ja nie trafiam w ciebie, czy co? Jeszcze ktoś się chce pobawić? Czemu... To jest takie duże i czemu tu są kolce na dole, prześwitują? Panowie! Rozumiem, że tak bardzo mnie lubicie. Ale trochę was tu za dużo. O. Nie doskoczę. Dobra, to ja wezmę sobie taką broń. Nie doskoczycie, prawda? Ej, a tamten gdzie? Wracaj tu. Wracaj do mamy Lary. Do pani Lary. Do cioci Lary. Nie wiem. No. Teraz jest wszystko tak, jak być powinno. I za tymi drzwiami znajduje się złoty klucz. Tak? Lara, przejdź przez drzwi. Kolejna dźwignia. Jak ja to lubię. Jak ja to uwielbiam. Aha. Czyli co? Jestem w więzieniu, tak? Ej! No nie trolujcie. Ja najpierw sobie wypuściłem tak sobie lwy, żeby teraz się tutaj zamknąć? Nie. To jest... Niemożliwe. Ja tu sobie muszę jakiś bloczek pewnie przyciągnąć najpierw. Szukamy bloczków, a jest bloczek. No, innej możliwości nie ma po prostu. Straszny jest ten poziom. Naprawdę straszny. Być może przejdę go nawet trochę szybciej niż Pałac Midasa. Oczywiście dzięki szczęściu. Natomiast niestety niewiele szybciej. O ile w ogóle. No ale poziom, trzeba to uczciwie przyznać, jest ciekawy. Bardzo ciekawie skonstruowany, z dużą ilością tego, czego nie było w poprzednich poziomach.
Trzeba pomyśleć z tym podniesieniem poziomu wody, i później znów trzeba ten poziom wody obniżyć z dostaniem się w niektóre miejsca, właśnie przy pomocy tych bloczków do ciągnięcia. Szczurzaste miejsce. No ale... Ale... Czy to koniec planszy? Nie? Nie? Jeszcze jedna rzecz. Zamknę te drzwi, no bo chyba po coś ta dźwignia była, która zamyka drzwi. Chyba by tutaj nie stała na darmo. Więc może ona robi coś więcej niż tylko to. Robi coś więcej poza zamykaniem drzwi jeszcze. Tak, powiedz, że tak. Nie? Może jakiś skrypt? Halo? Dobra, F5. I może coś tutaj jeszcze trzeba ciągnąć. O! O! Koniec poziomu. Fajnie. Czyli te drzwi ze złotym kluczem. Przecież mnie tam nie było chyba w jednych drzwiach, nie wiem. Trzy sekrety z trzech, więc jednak komplet, ale się cieszę. 30 zabójstw, 23 pick-upy i godzina 19 minut 3 sekundy. Sporo czasu mi zajęło przejście tego poziomu, no ale udało się i to najważniejsze. Było warto. Ha. Dziękuję w takim razie za uwagę. I do zobaczenia w następnym poziomie, papa. Pa.